bohaterowie naszej wolności, bohaterowie też mojej wolności i pokolenia urodzonego w latach 80. Za tę wolność w imieniu pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, miałem wielki zaszczyt przed momentem wam podziękować. Mówię też w swoim imieniu, ale gorące pozdrowienia przesyłam do państwa od pana profesora Przemysława Czarnka, który nie mógł być dzisiaj z nami, ale jest wielkim przyjacielem Instytutu Pamięci Narodowej i składa wam także serdeczne gratulacje. Szanowni państwo, na Lubelszczyźnie, w Puławach, w nocy z 20 na 21 sierpnia 1980 roku pojawił się napis "Precz z czerwonym faszyzmem". Ten napis właściwie zamyka wszystko to i wskazuje nam drogę tego, co wydarzyło się przed momentem, choć to może się państwu wydać nieoczywiste. Tak, czerwony faszyzm, sowiecki komunizm, narodowy socjalizm. To dwie równie przerażające ideologie, które we wrześniu roku 1939 poważyły się na niepodległość Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Poważyły się na to, aby wywołać najtragiczniejszy konflikt w historii cywilizacji. To w roku 1939 Polska straciła swoją niepodległość. I to nie na lat 6, ale na kolejnych 5 dekad. Na lat 50. Najpierw z rąk niemieckich nazistów, potem z rąk Sowietów i w końcu w roku 45. znów na skutek sowieckiej inwazji. Staliśmy się kolonią Związku Sowieckiego, krajem zniewolonym na kolejne 40 lat, aż do przełomu lat 80. i 90. W 39. stracona wolność i ci, którzy o nią walczyli, to ciągła sztafeta polskiej pamięci i walki o to, abyśmy byli niepodległym krajem. I wy w tej sztafecie, drodzy państwo, jesteście. A Lubelszczyzna była regionem szczególnie niepokornym w Polsce. W czasie II wojny światowej, nie godząc się na to, co chcieli zrobić nam niemieccy naziści. Po roku 45, budując silne podziemie antykomunistyczne z bohaterami, którzy do dnia dzisiejszego są w powszechnej świadomości. W lipcu roku 1980 to tutaj w Lublinie rozpoczął się strajk godnościowy, który był wstępem do sierpnia roku 1980. To wy byliście aktywni w sierpniu roku 1980 i to także tutaj w Lublinie i na Lubelszczyźnie rodziła się Solidarność. 13 grudnia roku 1981, wielu z was internowanych, skazanych wysokimi wyrokami pozbawienia wolności. Część bardzo aktywna w podziemiu antykomunistycznym. I w końcu rok 89, który, jak mówi nasze dzisiejsze spotkanie, drodzy państwo, był przełomem, ale transformacja ustrojowa w Polsce trwała zbyt długo, bo ci, którym wręczałem krzyże wolności i solidarności dla ich świętej pamięci ojców, matek, braci i sióstr, mówili do mnie: szkoda, że mój tata tego nie doczekał. Nie doczekał, bo jest 2021 rok i dzisiaj nadganiamy proces transformacji ustrojowej, który niestety trwał zbyt długo. To odznaczenie, drodzy państwo, które przed momentem wam miałem przyjemność wręczyć, mówi dzisiaj o was najwięcej. Mówi o was więcej niż każdy biogram w Encyklopedii Solidarności. Mówi więcej niż każda napisana książka. To krzyż wolności i niepodległości, a więc krzyż, który jest symbolem zwycięstwa dobra nad złem, który jest symbolem nadziei, który jest symbolem gotowości do poświęceń dla drugiego człowieka. To krzyż, który jest wpisany w ponad 1000 lat dziejów naszej ukochanej Rzeczpospolitej. Ale to krzyż wolności i solidarności. O wolności ja mogę powiedzieć wam tylko dlatego, że dla mnie i dla mojego pokolenia ją wywalczyliście. O wolność walczyliście wy i za wolność my wam dzisiaj dziękujemy. A solidarność? Nikt piękniej nie napisał o solidarności niż święty Paweł w jednym ze swoich listów. Jeden drugiego brzemiona noście, a tam wypełnicie prawo Chrystusowe. Wypełniliście prawo Chrystusowe, które przyniosło nam wolną, niepodległą Rzeczpospolitą. Drodzy państwo, kontekst miejsca, czasu, też waszej obecności tutaj wyznacza to, co teraz płynie z mojego serca. A
kontekstem miejsca jest krzyż, jest Katolicki Uniwersytet Lubelski imienia Jana Pawła II, naszego wielkiego, świętego Polaka. I on przywołuje w mojej głowie wprawdzie słowa Starego Testamentu, z drugiej księgi Kronik, ale słowa szczególne, bo odnoszące się do budowania przyszłości w oparciu o przeszłość. Druga księga Kronik mówi o nowej, powstającej świątyni, o nadejściu Mesjasza. Jeśli upokorzy się lud mój, nad którym zostało wezwane imię moje, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od złych dróg swoich, ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj was wybawię. Drodzy Państwo, wybawiony kraj, wybawiona Rzeczpospolita, wybawiona z dwóch systemów totalitarnych, nie mogłaby zostać wybawiona bez Pana Boga, ale też bez waszej aktywności i bez tego, jakie decyzje podejmowaliście w drugiej połowie lat 70. i w latach 80. Bo każdy ogień, który daje światło nadziei i wolności, także trawi. Trawi i zabiera moc. Wam tą moc zabrał reżim komunistyczny w latach 80., a dziś tę moc chcemy dać wam my. Instytut Pamięci Narodowej, kolejne pokolenie Polaków, które nigdy nie zapomni tego, co zrobiliście dla Rzeczpospolitej. Niech żyje Polska. Co to znaczenie znaczy dla Pani? Jest ważne, jest takim podsumowaniem, przypomnieniem jednocześnie tego wszystkiego, co człowiek wyprawił 40 lat temu. Dziś się z tego śmieje, wtedy też, gdyby nie śmiech, to chyba nie dałoby rady tego wszystkiego przeżyć, bo mieliśmy z mojej świętej pamięci mężem Wiesławem Lesikiem, dwoje małych dzieci, syn miał 1,5 roku. Córka 4,5, i zaczęliśmy wydawać biuletyn informacyjny dla robotników, biuletyn informacyjny Solidarności dla robotników fabryki samochodów ciężarowo. No i stworzyliśmy taką małą redakcję i kontakt z robotnikami. Skończyło się to wielką rewizją, nie znaleźli powielaczy. Potem pracowałam w spotkaniu, więc to taki czas, nie chcę robić z siebie bohaterki. Więc robiliśmy z moim mężem to, co należało robić i co w tamtym momencie, na ile mogliśmy, pomagaliśmy robotnikom, rozwożąc też paczki z kul zresztą żywnościowe i różne. No, myślę, że nie wszyscy doczekali tego krzyża. No, nie doczekał mój mąż, ale cały szereg ludzi z tamtego pokolenia i odeszło przez te wszystkie lata. No, dziękuję prezydentowi bardzo za pamięć o tamtym czasie i o moim osobistym wkładzie i ten krzyż traktuję też jako krzyż dla mojego męża, bo byliśmy w tym wszystkim razem. I dla dzieci, córka moja najstarsza pamięta rewizję, jak szarpała się z łowcem, który zabrał książki. Ona miała 5 lat i powiedziała, krzyczała, to jest mojej mamy, to jest mojego taty. Do tego łowca i on 5-letniemu dziecku wyrywał z rąk książki przede wszystkim. No takie momenty. Nie chcę, nie mam poczucia jakiegoś bohaterstwa. No, zrobiliśmy, co należało w tamtym czasie. Nie chciałabym, żeby moje dzieci, wnuki musiały to jeszcze raz tego doświadczać, ale to trochę wychodzi też z nas taka polska niepokora, bo właściwie wtedy większość poza ubowcami, z umowcami, to czuło się tą wielką solidarność na ulicy i wszędzie, bo takim najbardziej znamiennym, proszę Państwa, zdarzeniem dla mnie
Osobiście to był rok 82, czyli ciężki stan wojenny. Ja miałam przepustkę i mogłam jeździć po Polsce, bo sobie wyrobiłam, miałam rodziców w Kielcach. Jestem na dworcu w Warszawie w toalecie i chcę wychodzić i pani toaletowa łapie mnie za rękę i mówi, chowaj się dziewucha. I miałam dużą torbę, w której miałam lewiznę jakieś bigury. Już dzisiaj nie pamiętam. Wypchnęła mnie do schowka, w którym były szczotki, śmieci. Siedziałam tam nie wiem ile, czy minutę, czy pięć. Dłużyło mi się strasznie. W końcu otworzyła drzwi i mówi, uciekaj, poszli w lewą stronę. Bo okazuje się, że wpadali do toalety. Szukali ludzi podejrzanych, no a ja wyglądałam podejrzanie. Zawdzięczam wtedy to, że nie wpadłem z tą bibułą. Pani klozetowej na dworcu w Warszawie, jeśli żyje i może usłyszy, to dziękuję pani, nie wiem jak się pani nazywa. I były takie sytuacje nagminne. To jest ta, co ja zawsze powtarzam jako historyk, jako człowiek, który doświadczył w małym stopniu tego wszystkiego, że my Polacy nauczmy się cenić tę naszą polską solidarność. Jesteśmy kłótliwym narodem, kłócimy się, ale jak przychodzi co do czego, to jeden za drugim staje murem. I może jeszcze, jak już się trochę rozgadałam, to wspomnę jeszcze też pana, którego nazwiska, dwóch panów właściwie. Jak siedziałam na Północnej, był strażnik, nie podał mi nazwiska, bo bał się wtedy, ale siedziała ze mną w celi Hania Kruk, świętej pamięci nauczycielka z technikum kolejowego i ja. I on nam bardzo pomagał, proszę państwa. Przynosiłem i ręcznika, i mydła, i informacją, czy co się dzieje i kiedy mnie wypuszczą. Także odchodząc powiedziałam temu strażnikowi, pan musi tu pracować i pomagać ludziom. No i drugi pan, rolnik z Podlubelski, który był sądzony w trybunale razem ze mną i przyszedł do mnie i gruby pan i powiedział, wy inteligenty to nie macie pieniędzy, ja mam buraki cukrowe, syn ma pieniądze, to za panią zapłaci, a wtedy trzeba było zapłacić, żeby nas zwolnili 20 tysięcy, to był gdzieś tak średniej klasy samochód. Podziękowałam mu i powiedziałam, że już za mnie zapłaci. Pół kwoty zapłacił rektor Katolickiego Uniwersytetu i pół świętej pamięci ksiądz Brzozowski, Mieczysław Brzozowski, wtedy rektor seminarium. Także to są też ludzie właśnie, którzy nie doczekali. Ksiądz Brzozowski, ten chłop z Podlubelski, który hodował buraki cukrowe i ten strażnik więzienny i cała masa ludzi. Także to taka refleksja jest, że cenimy tę naszą polską solidarność i trzymajmy tak dalej w następne pokolenia, żeby to poszło. Dziękuję bardzo. W imieniu Odznaczonych przemówi pan Janusz Mazurek. Zapraszam. Panie prezesie, panie dyrektorze, ekscelencjo, szanowni, dostojni goście. Chciałbym w imieniu nas wszystkich odznaczonych podziękować przede wszystkim, że nasz trud został doceniony, bowiem jak ktoś powiedział, no, historia jest rzeczą ważną. Naród bez historii przestaje być narodem, mówiąc tak na skróty. Dlatego wszelkie tego typu działania, które dokonuje Instytut Pamięci Narodowej, są niezmiernie ważne, no, zarówno dla nas odznaczonych, jak też dla całego pokolenia.
Dlatego też warto zwracać uwagę na ten aspekt historyczny. My jako aspekt historyczny, chociaż nie do końca jeszcze historyczny, ale to jest ważne, gdyż bez poznania historii trudno zrozumieć nam teraźniejszość. I ja myślę, że my jako odznaczeni nie spoczniemy na laurach, tylko nadal będziemy uczestniczyć w życiu społecznym, w życiu politycznym. No już nie tak, jak to wcześniej bywało w naszych młodych latach, ale jednak nie powinniśmy zapomnieć o tym, co się w tej chwili dzieje. Słusznie pan wojewoda zwrócił się z apelem do młodzieży o to, żeby również uczestniczyć w naszym życiu, żeby poznawać historię. Historia nas uczy. Ja osobiście uważam, że historia się powtarza i w dniu dzisiejszym też historia Polski ma jakiś dalszy ciąg. Swego czasu pojawił się pogląd, że na świecie już nastąpił koniec historii, że nic nie będzie się dziać. Tymczasem to tak nie jest. Polska też znajduje się i obecnie w sytuacji pewnego zagrożenia. Zarówno, powiem otwarcie, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. To zagrożenie wynika w pewnym sensie z rzeczy pozytywnych. W tym znaczeniu mam na myśli to, że Polska się rozwija. Rozwija się gospodarczo, co stanowi pewne zagrożenie dla państw sąsiednich. Również tych państw, które są razem z nami w Unii Europejskiej. I to nie powinno dziwić, nie powinno zaskakiwać, że są siły w Europie, które walczą z Polską. I to może nie jest tak do końca naganne, bowiem każdy naród, każde państwo ma prawo dbać o swoje interesy. W sytuacji, gdy Polska przełamuje pewne zastane układy, to wzbudza pewną niechęć, pewne elementy konkurencji. Chodzi o to, żeby ta konkurencja jednak była sprawiedliwa, żeby nie było Europy dwóch prędkości, żeby Polska nie była traktowana gorzej niż inne państwa. Państwo wiedzą, że Unia Europejska ma pewne zarzuty w stosunku do Polski o sprawy, które są oczywiste w innych państwach. Czyli na zasadzie, że duży może więcej, tak? Duży może więcej. Ale nie powinniśmy być tacy malutcy. Polska jest piątym krajem w Unii Europejskiej i się rozwija. I jak powiedziałem, dlatego też stwarza pewne działania ze strony innych państw wskutek łamania pewnych układów. Jednocześnie też sytuacja ideologiczna, powiedziałbym oględnie, a mówiąc bardziej brutalnie, pewne lewactwo, które zakorzeniło się w Europie Zachodniej, powoduje, że nie tylko na odcinku gospodarczym, ale i jakimś innym, ideologicznym, też spotykamy się z atakami. Tu może, przepraszam, że użyłem słowa lewactwo, ja to użyłem w tym znaczeniu nie lewicowość, bo lewicowość, ja mogę się nie zgadzać z lewicowością, ale jako fakt obiektywnie istniejący muszę to dostrzegać. Natomiast lewactwo to jest ta lewicowość, która odeszła już od szczytnych haseł równości społecznej, dbania o biednych, o robotników, tylko to są te nurty, które troszczą się o liczbę płci, czy jakieś inne rzeczy, które
nie powinny być powodem jakichś przecież zasadniczych ataków. Tymczasem tak jest, jak jest, gdzie atakowane są nasze podstawowe, tradycyjne zasady, gdzie atakowane jest chrześcijaństwo, naród, gdzie chodzi właśnie o rozbicie tegoż wszystkiego. Tutaj też Polska jest właśnie w sytuacji pewnego zagrożenia i musimy się sprężyć, żeby było jakoś dobrze, żebyśmy sobie dali radę w tej obecnie zagmatwanej rzeczywistości. Również też warto zwrócić uwagę na to, co się określa często w tej chwili wojna hybrydowa. Co to jest wojna hybrydowa? Oczywiście nie będę prowadzić wykładu na ten temat, tylko powiem, że wojna hybrydowa zakłada między innymi dezorientację społeczeństwa. Żebyśmy nie wiedzieli, czy ta wojna jest, czy jej nie ma. Ważne jest, żeby dostrzegać te rzeczy. Nie chciałbym za bardzo w te tematy wchodzić, ale też jeszcze na zakończenie chciałbym powiedzieć, że powinniśmy czuć się, no powiedziałbym nawet dumni z tego, że dostaliśmy odznaczenia. Trzeba również tę dumę posiadać w sobie. To jest też ważne. Bowiem, jak wiem z własnego doświadczenia, wiele z Państwa osób odznaczonych znajdowało się w trudnej sytuacji rodzinnej, pracowniczej i tutaj też warto przy tej okazji wspomnieć o osobach, które nam pomagały, a zwłaszcza o najbliższej rodzinie. Ja chciałbym z tego miejsca też podziękować mojej żonie, która jest tu.